Cześć wszystkim, z tej strony Adam Czapla. W tym odcinku postaram się szybko i w prosty sposób wytłumaczyć, o co chodzi z tłuszczami trans i jaki mają na nas wpływ. Zapraszam do oglądania. W 1902 roku Wilhelm Norman opatentował proces utwardzania tłuszczów roślinnych i tak powstała margaryna. Dzięki swojej konsystencji, smaku i przez następne 100 lat jej znaczenie w ludzkiej diecie rosło. Masło roślinne wyjęte prosto z lodówki od razu nadaje się do smarowania. Drugim źródłem tłuszczów typu trans, otrzymywanych sztucznie, jest smażenie tłuszczów nienasyconych, np. oleju rzepakowego. Im dłużej smażony jest tłuszcz roślinny, tym więcej tłuszczów trans powstaje. W jakich produktach znajdują się tłuszcze trans? Frytki, burgery, mrożona pizza, donaty, popcorn. Sęk w tym, że podczas produkcji margaryny oraz obróbki termicznej tłuszczów roślinnych, tłuszcze cis przechodzą w formę trans. A teraz przejdźmy do tego, jaki jest szkodliwy mechanizm działania tłuszczów trans. Na potrzeby tej krótkiej prezentacji przygotowałem sobie ten dzbanek oraz kwasy tłuszczowe. Tak mniej więcej wygląda kwas tłuszczowy typu cis, a tak wygląda kwas tłuszczowy typu trans. Czyli cząsteczka jest prosta. I teraz, załóżmy, że ten nasz dzbanek to jest lipaza, czyli enzym, który rozkłada kwasy tłuszczowe. Kiedy kwas tłuszczowy typu cis zbliża się do tego enzymu, do jego centra aktywnego, następuje hydroliza. Czyli oddzielana jest cząsteczka glicerolu, ona się rozpuszcza w wodzie, a kwas cis wędruje sobie dalej i może być dalej obrabiany w celu stworzenia na przykład prostaglandyn albo innych ważnych mediatorów zapalenia. Dlatego ta cząsteczka jest potrzebna do prawidłowego regulowania zapalenia, ponieważ z niej powstają mediatory, które nam regulują proces zapalenia. Natomiast co się dzieje, jeżeli pojawia się nam tłuszcz trans? Jeżeli pojawia się nam tłuszcz trans, to on również wpada nam do tej lipazy i jest hydrolizowany w tym czasie. Dzieje się dokładnie to samo. Jednak z reguły kwasy tłuszczowe występują w takiej konfiguracji. Dlatego nazywa się je triglicerydami, ponieważ mają 1, 2 i 3 łańcuchy. Dlatego proces takiej hydrolizy trwa odpowiednio dłużej. Czasami mogą być też potrzebne do tego inne lipazy, aby odpowiednie kwasy tłuszczowe odrywać. Dlatego gdy mamy taki duży tłuszcz typu trans, który również ma 3 łańcuchy, to zanim cały ten łańcuch ulegnie hydrolizie, to w tym samym czasie kolejny tłuszcz typu cis nie może się dostać do tego enzymu. Dlatego tłuszcz typu trans przez pewien czas blokuje nam obróbkę tłuszczów typu cis, czyli tych, których nam zależy. Ponieważ to sobie trochę trwa, a ten tłuszcz typu trans jest praktycznie bezużyteczny. Z niego nie zrobimy prostaglandyn, więc wskaźniki zapalenia rosną. I dopiero po tym, jak ten tłuszcz trans zostanie obrobiony, to tłuszcz typu cis może zostać obrabiany. A ten enzym też się zużywa i trzeba go też od nowa syntetyzować, więc cały proces jest zahamowany. Tłuszcze trans mają wyjątkowo szkodliwy wpływ, ponieważ podwyższają poziom tak zwanego złego cholesterolu LDL, a zmniejszają poziom cholesterolu HDL. Jest to bardzo ryzykowna sytuacja, ponieważ nasila procesy powstawania płytki miażdżycowej. Chorobą, która ma naukowo potwierdzony związek ze spożywaniem tłuszczów trans, jest choroba niedokrwienna serca. Ponadto tłuszcze trans podwyższają stężenie CRP o nawet 70%. CRP to białko będące markerem zapalenia w organizmie. Jego podwyższony poziom nawiązujący do zaburzenia stosunku LDL-HDL może pośrednio wskazywać na to, że produkcja blaszki miażdżycowej jest nasilona. Są jeszcze inne choroby, które wiążą się z nadmiernym spożywaniem tłuszczów trans, a należą do nich: trądzik, choroba Alzheimera, nowotwory, drażliwość i agresja, zmniejszona pamięć, cukrzyca, otyłość, dysfunkcja wątroby, niepłodność u kobiet, silna depresja. Dzięki za ten odcinek, jeśli dowiedziałeś się w nim czegoś nowego na temat tłuszczów trans, to zostaw lajka pod tym filmem. Jeśli masz jakieś pytanie, to zadaj je w komentarzu poniżej oraz daj znać, co chciałbyś zobaczyć w następnym odcinku. Do zobaczenia!